To jest banknot 100 złotowy, no tyle że w pięćdziesiątkach. I teraz, jak masz 100 złotych, no to powiedzmy sobie szczerze: czy stopa inflacji wynosi 15, czy 17, czy 20%, czy oprocentowanie bankowe wynosi 5, czy 10%, to nie ma dla Ciebie znaczenia. Ale jeżeli inwestujesz 100 tysięcy albo trochę mniej, może trochę więcej, no to strata na przykład połowie kapitału, może Cię rzeczywiście bardzo mocno boleć. To może być parę pensji na przykład miesięcznych. I po prostu nie chcesz tyle tracić. I w tym momencie, jak ktoś przychodzi do ciebie i mówi, że ma wspaniały sposób na pomnożenie gotówki albo zainwestuj w kryptowaluty, no to ty myślisz realnie i mówisz: No nie, to mnie nie interesuje, ja chcę bezpiecznie, ja chcę tak, żeby oczywiście móc coś zarobić, ale przede wszystkim nie chcę stracić. I myślisz sobie w pierwszej kolejności: no dobrze, lokata, może złoto, może jakieś bezpieczne fundusze. I tak dalej, i tak dalej. Ale zauważ, że żadna z tych rzeczy to tak naprawdę nie są aktywa, czyli coś, co pomnaża Twoje środki. Żebyś inwestował w aktywa, te najlepsze aktywa, to w zasadzie jesteś ograniczony do dobrych spółek giełdowych, bo to są faktyczne, realne aktywa. No i teraz pomyślisz sobie, no dobra, ale to jest niebezpieczne. Niemożliwe jest, żeby bezpiecznie zarabiać na niebezpiecznych aktywach. A co, jeżeli bym Ci powiedział, że jest to możliwe i masz taką, powiedzmy, przewagę małego gracza? Czyli z jednej strony jest fundusz inwestycyjny, który jest trochę jak taki wielki Titanic, który płynąc w kierunku góry lodowej no nie może zrobić manewru, bo jest po prostu już za późno. Uderza w tą górę i zaczyna tonąć. Tak robią fundusze inwestycyjne w trakcie każdej bessy. Natomiast ty, mając małą łódkę, możesz się zatrzymać, możesz zawrócić, możesz zrobić szybki zwrot, możesz zamknąć swoje pozycje i jesteś dużo, dużo bardziej elastyczny. Masz po prostu przewagę takiego małego gracza. I rzeczywiście to w testach Komputerowych, wychodzi bardzo jasno, że małe spółki zarabiają po prostu dużo lepiej. No i teraz potrzebujesz kogoś, kto by ci pokazał. No dobrze, ale jak to robić? Jak to w praktyce wygląda? W jaki sposób się do tego przygotować? No i dlatego przygotowaliśmy coś, co na skalę polską, już zrobiliśmy to dwa razy, jest całkowicie unikalne, nie robi tego nikt, gdzie krok po kroku pokazujemy tobie, jak otworzyć konto demo u bardzo dobrego brokera, najlepszego na świecie prawdopodobnie jak składać tam zlecenia, takie zlecenia, o których być może nawet w ogóle nie słyszałeś, tak zwane zlecenia na wybicie, które Cię zabierają, kiedy rynek rośnie i zlecenia stop plus, które Ci zatrzymują właśnie straty. czyli to wszystko, czego fundusz nie robi, bo nie może tego robić, my pokazujemy Tobie w postaci takich krótkich ćwiczeń, jak to robić. To trwa 7 dni i tutaj zobacz poniżej, jest mnóstwo, to są, są dziesiątki po prostu różnych opinii. Po tym... Wyzwaniu inwestycyjnym, że ludzie no mówią, że to było po prostu super. To zmieniło całkowicie ich podejście do, do rynku, w ogóle do patrzenia na inwestowanie, bo jest to coś zupełnie nieznanego czy prawie nieznanego na skalę polską, to co, to co my robimy. Także zapraszam Cię do tego wyzwania, no i mam nadzieję, że wkrótce się widzimy.